Znajdujemy się w Pałacu Radziwiłłów w Nieborowie. Pałac ten został wybudowany pod koniec XVII wieku na zlecenie kardynała Michała Stefana Radziejowskiego. Natomiast Radziwiłłowie stali się jego prawnymi właścicielami od lat 70. XVIII wieku i tak mieszkali tutaj z pokolenia na pokolenie aż do końca II wojny światowej. Jednymi z najcenniejszych obiektów, które znajdują się w kolekcji nieborowskiej, są te dwa przecudne globusy, które tak naprawdę istnieją w tej przestrzeni od momentu, kiedy zamieszkali tutaj właśnie ci pierwsi Radziwiłłowie. Historia tych globusów jest bardzo ciekawa. Według legendy rodzinnej prawdopodobnie nabył je pierwszy z Radziwiłłów Nieborowskich, Michał Hieronim Radziwiłł, jako forma spłaty długu honorowego. Krótko mówiąc, zostały one wygrane w karty. Michał Hieronim grał bardzo uczciwie z hrabią Prowansji, Ludwikiem Bourbonem, późniejszym królem Francji Ludwikiem XVIII. I ten, przebywając w Polsce, jako spłatę długu honorowego, właśnie wręczył Michałowi Hieronimowi te dwa cudne globusy. Globusy te datowane są, jeden z nich, globus nieba na rok 1693 i globus ziemi na rok 1688. Globusy te zostały zaprojektowane przez wybitnego astronoma, kartografa i matematyka włoskiego, Vincenzo Coronelliego. Swoją popularność zyskał on już za czasów Ludwika XIV, kiedy właśnie na dwór wersalski zaprojektował i wyprodukował dwa olbrzymie globusy. Każdy z nich miał średnicę 3 metrów. Obecnie te globusy znajdują się w Bibliotece Narodowej w Paryżu. Ta sytuacja sprawiła, że Coronelli zyskał nieprawdopodobną popularność, dzięki której mógł rozwinąć swój warsztat w Wenecji i tam tworzył nieco mniejsze formy, ale takich samych globusów, jak znajdowały się we Francji. Globus ziemi, może pierwszy z nich, jest bardzo ciekawy. No, należy przede wszystkim pamiętać o tym, że my musimy patrzeć na ten globus nie z perspektywy wiedzy XXI wieku, tylko z perspektywy Europejczyka wieku XVII. Warto zauważyć, że tylko niektóre części tego globusa są bardzo rzetelnie opracowane. Przede wszystkim basen Morza Śródziemnego, ponieważ był to bardzo często uczęszczany szlak handlowy. Należy pamiętać, że na mapy, na globusy, na wszelkiego rodzaju atlasy przekładała się przede wszystkim wiedza kupców, podróżników, pielgrzymów, no i przede wszystkim żeglarzy. Należy także pamiętać, że jesteśmy już po wielkich odkryciach geograficznych, a więc wszystkie te trasy morskie z przełomu XVI, a potem XVII wieku zostały już tutaj naniesione. Co ciekawe, i warto na to zwrócić uwagę, bardzo szczegółowo zostały opracowane Chiny, ale tylko na południe od muru chińskiego. Jest to jedyny przykład kraju, gdzie został zaznaczony bardzo cenny zabytek, czyli mur chiński. Na południe od tego zabytku znajdują się bardzo szczegółowe informacje na temat właśnie miejscowości. No i znajdziemy tam również miejscowość Wuhan, która tak dzisiaj jest popularna. Z kolei na północ od muru chińskiego jest Biała Plama. I autor, aby wypełnić niewiedzę, bo pamiętajmy, że oni nie wiedzieli, co znajdowało się na północy muru chińskiego, ponieważ teren ten nie był jak gdyby w gestii zainteresowań podróżników czy też kupców, więc tam znajdują się bardzo ciekawe rysunki, które pokazują codzienne życie Chińczyków. Bardzo ciekawa kwestia wygląda także w potraktowaniu kontynentu Ameryki Północnej. Warto tutaj także powiedzieć, że przez długi okres czasu Ameryka ta była nazywana dosyć błędnie Indiami Zachodnimi, a ich mieszkańcy Indianami. Bardzo precyzyjnie zostało potraktowane całe wybrzeże wschodnie, ponieważ tam dopływały statki. Sam kontynent był jedną wielką niewiadomą. Wiedziano, że mieszkają tubylcy, czyli Indianie, dlatego znajdują się tam graficzne przedstawienia wigwamów. Z kolei tutaj także pojawia się pewnego rodzaju niewiedza, chociażby w kwestii potraktowania Półwyspu Kalifornijskiego, który został tu przedstawiony jako odrębna wyspa. Globus Ziemi jednakże przedstawia bardzo rzetelną wiedzę, dzisiaj no, adekwatną do stanu, który posiadamy na tych terenach, które były wówczas użytkowane i spenetrowane i zbadane. Globus nieba. Bardzo ciekawy przykład, jak traktowano w XVII wieku mapy przedstawiające gwiazdy.
Otóż proszę sobie wyobrazić, że wszystkie gwiazdozbiory i cały układ nieba został przedstawiony w odbiciu lustrzanym. Z bardzo prostego powodu. W XVII wieku nie znano jeszcze proporcji odległości między gwiazdami, więc trudno było wyobrazić sobie, jaka jest odległość między Ziemią do poszczególnych gwiazdozbiorów. Uważano, że gwiazdozbiory są częścią sfery niebieskiej, wewnątrz której znajduje się Ziemia. Czyli żeby realnie patrzeć na odwzorowanie nieba, powinniśmy stać wewnątrz globusa. My natomiast stoimy na zewnątrz, czyli patrzymy od góry na sferę niebieską, dlatego wszystko jest tutaj przedstawione w odbiciu lustrzanym. Bardzo ciekawą rzeczą jest to, jak potraktowano gwiazdozbiory, a mianowicie są one wkomponowane w przepiękne opracowania zwierzęce, ludzkie i czasami ta plastyczna dekoracja jest bardziej zdominowana niż sama astrologiczna kwestia. Warto zauważyć, że cała północna półkula jest ujęta w piękne gwiazdozbiory tylko z postaciami mitologicznymi. Czyli mamy tutaj gwiazdozbiór Kasiopei, Perseusza, Andromedy. Jest to uzasadnione w momencie, kiedy sobie uzmysłowimy, że na tych poziomach geograficznych leżą trzy starożytne cywilizacje, takie jak Mezopotamia, Persja czy Grecja, czyli cywilizacje, które jako pierwsze potrafiły określić już te gwiazdozbiory. Czyli nazwy tych gwiazdozbiorów pochodzą właśnie z mitologii ówczesnych, starożytnych krajów. Inna sytuacja wygląda na półkuli południowej. No, należy pamiętać, że mieszkańcy półkuli północnej nie są w stanie zobaczyć gwiazdozbiorów, które znajdują się poniżej równika. Dlatego w momencie, kiedy nastąpiły te wielkie odkrycia geograficzne, kiedy żeglarze zaczęli podróżować na południe, wówczas też obserwowano nowe zjawiska astrologiczne, powstawały nowe gwiazdozbiory i ich nazwy czerpano od tego, co zastano na danym nowym kontynencie. Czyli mamy gwiazdozbiory, które formowały się w nazwy takie jak Paw, Rajski Ptak czy Kameleon. Bardzo ciekawą kwestią jest także sprawa Polski, która odbiła się akurat nie na tym globusie. Globus powstał w 1688 roku. Był to czas, kiedy gdański astronom Jan Heweliusz odkrył nowy gwiazdozbiór, który nazwał na cześć swojego króla Tarczą Sobieskiego. Zgłosił to odkrycie do środowiska astronomów europejskich. Wszyscy zgodnie przyjęli jego odkrycie za coś fantastycznego, że należy to już nanieść na mapy. Jednak nie uczynił tego Coronelli. Z bardzo prostego powodu. Miał już wydrukowane odbitki miedzierotnicze, które były potwornie drogie i ekonomicznie nie opłacało się nanosić nowych gwiazdozbiorów, dlatego pozostawił jeszcze ten globus bez naniesionych nowych odkryć astronomicznych. W 1943 roku komisja złożona z niemieckich historyków sztuki, którzy penetrowali polskie zbiory, którzy grabili polskie rezydencje, dokonała spisu Pałacu Radziwiłłów w Nieborowie. Na liście tzw. Mulmana i Pulhamera znalazły się właśnie te dwa globusy, które zostały spakowane i wywiezione najpierw do Muzeum Narodowego w Warszawie, gdzie była główna składnica, a później wywieziono je do Jeleniej Góry. Były przetrzymywane w fatalnych warunkach i w momencie rewindykacji w 1947 roku powróciły one do muzeum w stanie, można powiedzieć, totalnego rozkładu. Wówczas też przeprowadzono pierwsze zabiegi konserwatorskie i okazało się, że na miedziorytniczych mapach odnaleziono fragmenty farby fluorescencyjnej, co oznaczało, że każdy kontynent był oznaczony taką farbą. Każdy gwiazdozbiór również był pociągnięty farbą fluorescencyjną. Te barokowe globusy znajdujące się w barokowym pałacu, kiedy nie było elektryczności, kiedy był tylko piękny blask świec, one idealnie współgrały właśnie z tym barokowym tchnieniem światła i cienia. Wszystko się tutaj ruszało, wszystko było żywe, dopełniało to piękna stylu barokowego Pałacu Nieborowskiego.